Nadrobiłem sobie dwie krótkometrażówki Netflixa, no i właśnie o nich dzisiaj pogadamy. Każda z tych produkcji trwa niespełna 20 minut. Także no będą tutaj spoilery, bo jest to zbyt krótkie, żeby po prostu ukrywać jakieś tam ważniejsze rzeczy. Plus, to nie są wybitne dzieła, także tym bardziej możemy sobie pogadać właśnie w takiej formie. Jeżeli ktoś z Was chce, to oczywiście możecie je nadrabiać, żeby później odnieść się do całości. Tym bardziej, że tutaj będę bazował tylko na fragmentach trailera, mimo spoilerów. Ale no nie są to jakieś masztłocze na pewno. Pierwsza z nich to Erozja, a druga z nich to Disco Inferno. No właśnie ta druga krótkometrażówka nie ma polskiego tytułu. Ta pierwsza, jak już słyszeliście, ma. No i są one obie z ubiegłego roku, więc w zasadzie całkiem świeże rzeczy. Zapraszam. Najciekawsze, ale to trochę w cudzysłowie, co mnie spotkało oglądając te dwa seanse, to napisy końcowe w jednej z nich, a konkretnie w Erozji, gdy mamy już wymienionych twórców i jest director of photography, czyli osoba po prostu... Odpowiedzialna za zdjęcia, to śmieszne nazwisko. Bo słuchajcie, bo jakiś tam y... Gigi Pierluigi Luigi <grystanie> <grystanie> sobie to tak rozbawiło. ja wiem, to jest takie durne, no ale miałem bekę. To teraz może do fabuły. Jak już o erozji, to od niej zacznijmy. A więc mamy pewną czarnoskórą kobietę. Ja tutaj celowo zaznaczam ten kolor skóry, bo akurat przy okazji tej produkcji jest on rzekomo ważny, chociaż. Ten projekt traktuje się niestety bardzo mocno po łebkach, jeżeli chodzi o jego scenariusz, więc można powiedzieć, że miało być istotne, ale jednak nie do końca było. No ale dobra, no i akcja startuje sceną w szpitalu, z której dowiadujemy się, że niestety traci ona swoje dziecko. No i zaraz po tym dowiadujemy się też, że jej facet już nie z nią nie są razem, i generalnie odwiedzają matka, właśnie tam dopytuje o to wszystko. No i coś w stylu pocieszenia, mówi, dasz sobie radę, będzie gitara. I teraz tak. Ta kobieta ma jakieś wizje, takie tutaj już właśnie ala paranormalne, no bo rzecz jasna poruszamy się tutaj jednak w tematach grozy, cały czas to nie są jakieś randomowe krótkometrażówki z innych gatunków i tutaj tak, no thriller mix z horrorem bym powiedział, że w tej akurat chociaż bardziej stylizowany na horror, czyli właśnie na jakieś rzeczy być może nadprzyrodzone, gdzie ona po prostu po stracie tego dziecka widzi różne dziwne rzeczy. Tak to jest tutaj mniej więcej realizowane, aczkolwiek ja właśnie Uderzałbym bardziej mimo wszystko z odczytem w stronę thrillera, chociażby z tego względu, że ostatecznie ja uważam, że tam nic paranormalnego nie było, tylko tak się to kreowało. Ona po prostu doświadczyła jakiegoś um, ogromnego PTSD, ewentualnie jakiegoś epizodu depresji poporodowej, czy po prostu ogólnej i szeroko rozumianej traumy. I teraz możemy sobie tak rzucać tymi słowami, czy terminami, czy schorzeniami, zaburzeniami, aczkolwiek do no właśnie to się na rzucaniu tutaj kończy, bo... Mając 20 minut, trzeba mieć trochę talentu, żeby coś przedstawić sensownie. A tutaj to rzucimy sobie właśnie kilka, nawet może nie tyle, że wątków, bo cały czas bazujemy na tej stracie dziecka, ale takich montażowych chochlików bym powiedział. Czyli coś na zasadzie, że ona niby faktycznie ma jakieś takie ala haluny, aczkolwiek. Ja to tak odbieram, że to było totalnie randomowo narzucane do stołu montażowego. Ktoś to pociachał sobie jak cebulkę, siup i wrzucił. Wypuścił jako gotowy produkt, który nijak się nie klei, nie ma żadnego ładu i składu. Rzeczywiście tam coś widać po tej bohaterce, że ona przeżywa. Natomiast jest to temat o tyle trudny i o tyle ciężki, że nie mam zielonego pojęcia, czy w ogóle da się go zmieścić w jakimś sensownym wydźwięku w 20 minutach to jedna sprawa, raczej bym to widział już w pełnym metrażu typu 90 minut, plus. A druga sprawa, że nawet jeśli chcemy wypuścić jakiś koncept właśnie typowo pod shorta, to by trzeba było to tak dobrze przemyśleć przy tak szerokim i ciężkim temacie, jakim jest utrata dziecka przy porodzie, czy tam jeszcze przed porodem, nawet. No, że na pewno nie ta produkcja jest przykładem jak to zrobić, niestety. Jest to po prostu narzucane i szczerze powiedziawszy takie toporne też, że po prostu coś się dzieje jednego, zaraz tak ciachu rachu drugiego, trzeciego, czwarty flashback, piąta przebitka, szósta tam wizja haluna, a konkluzja jest tylko i wyłącznie taka, że ona walczy sama ze sobą w swojej głowie właśnie z jakąś traumą, ale tak to jest... Kiepsko przedstawione, bo niby widzimy, że ją ktoś tam napada, ktoś ją uderza, i być może właśnie, gdy ona tak odlatuje, ma takie właśnie blackouty, to przy okazji, poza tym tam uderzeniem przez jakąś osobę inną, nie wiadomo, jakiegoś włamywacza, coś takiego fizycznego, może właśnie jeszcze coś paranormalnego tutaj się dzieje w tych niby halucynacjach, tak, że coś, tę bohaterkę tam. Terroryzuje z zewnątrz, czy właśnie, no nie wiem, demon przyleciał i chce jej dokopać, bo tak. Ale nie do końca tak jest. To no po prostu okazuje się, że ta postać, która niby się tam włamuje i Bęcki sprzedaje, to jest ona sama, czyli takie, o, no po prostu w jej głowie się dużo dzieje. Ale przedstawione to bardzo nieudolnie, niestety zostało i bardzo mocno poszatkowane. Dobra, jeżeli chodzi zaś o Disco Inferno, to. Tylko i wyłącznie jest to trochę lepsze, dlatego że oglądało się znacznie gładziej aniżeli erozję. Bo, właśnie jak tutaj mieliśmy ten toporny montaż, to tutaj z kolei mam wrażenie, że bardzo płynnie i po prostu sensownie i skrupulatnie poprowadzone jest to, co nam zostaje przedstawione, czyli ten główny wątek. Co nie zmienia faktu, że nie jest to znowu dobra krótkometrażówka, a szkoda. A jaki jest to wątek? Otóż mamy tutaj lata 70., konkretnie 73., czyli wtedy co egzorcysta wyszedł, nie ma to żadnego związku, taka ciekawostka. Aczkolwiek zrobili tutaj takiego krótkiego, dziwnego omena mam wrażenie, ponieważ w zasadzie zanim do tego 73. dotrzemy, to jeszcze widzimy zakonnicę, która... Chyba ukradła komuś dziecko i spowiada się z tego, po czym wali samobuja. Ksiądz taki załamany się patrzy. No i mamy te 20 lat później, lata 70. mamy właśnie klub o nazwie Disco Inferno, czy cała ta dyskoteka się tak nazywała Klub Tylko Inferno, już nie pamiętam dokładnie, nieistotne. I ta bohaterka przygotowuje się wraz ze swoim partnerem do no, jakiegoś tańca, który mają pewnie przedstawić w jakiejś szerszej publice. Powiedzmy, że taniec z gwiazdami w latach 70. No i. Ona jest w ciąży, tylko że ten jej facet o tym nie wie. Ale jakieś objawy ją dotknęły właśnie na przestrzeni tej krótkometrażówki. Źle się poczuła, czy tam gorzej się poczuła po prostu niż na ogół. I to wszystko, połączone z tą pierwszą staną, z tą zakonnicą, daje vibe takiego właśnie omena, że. O to dziecko może jakiś szatan wróci, czy, czy przyjdzie. Bardziej wróci, właśnie, bo jeżeli ta zakonnica komuś wcześniej ukradła to dziecko, to znaczy, że on już tam gdzieś wcześniej czychał. Ona też wręcz, zanim samobuja popełniła to, wspomniała właśnie przy tej spowiedzi, że po to dziecko ktoś na bank wróci. Że ktoś po nie przyjdzie. I rzeczywiście tak się wydarza właśnie w tych latach 70. -tych. gdzieś tam jakiś szatan czycha w tym klubie, i tak ma, to dziecko zostać pewnie odebrane, po prostu czycha. Na tę bohaterkę i to pewnie ona jest tym dzieckiem, tak, z tej sceny z lat 50., rzecz jasna. Tylko, to w sumie nic się z nią nie działo, dopóki ona sama nie zaszła w ciążę. I to wszystko daje taki vibe, właśnie omena, ale sama nazwa tego klubu, też Disco Inferno, może dać jakąś taką interpretację, że być może cały ten klub jest przenośnią piekła. Ale to chyba grubą krechą szyta, wydaje mi się, taka interpretacja czy takie spostrzeżenie, bo bardzo to się jakoś nie łączy, szczerze powiedziawszy. I no, co my tutaj mamy? Mamy przygotowanie do potańcuwy. mamy czarne oczy, gdy bohaterkę podpętuje i rzuca się na niej z szafy, dosłownie wyskakuje, bo gdzieś tam piętro niżej pod tym klubem jest jakaś szafa, gdzie ta, czy duch tej zakonnicy sprzed 20 lat wyskakuje na tą bohaterkę i mówi: O, zabierzemy ci dziecko. I ona właśnie widzimy, że zostaje opętana, no bo ma czarne gały. I wtedy przybiega po nią partner i mówi, że wszystko będzie dobrze. Co się stało, w zasadzie się pyta. Ona mówi: A, jest git, tam, no wciąż jestem w sumie, wiesz. On mówił, o fajnie, mamy dziecko, ale okazuje się, że mimo, że duch zakonnicy zniknął, to ona i tak jest opętana dalej i w sumie żadnej konkluzji tutaj też nie ma oprócz tego, że no, jak urodzi to dziecko, to pewnie będzie coś podobnego, co było on te 20 lat wcześniej. W każdym razie to dziecko bezpieczne na pewno nie jest, dlatego mówiłem, że takie klimaty omenowo 666 piekielne. Tylko tak, no, rzeczywiście jakoś to tak łagodnie było opowiedziane, ta narracja była taka dosyć płynna, nie była taka dziabnięta jak w tej erozji że losowe rzeczy jakieś się działy. Tutaj działo się jedno konkretne i na temat. Ale w sumie czemu się pojawia ta zakonnica w szafie? Czemu później nie znika? O, o co chodzi w tym całym przedsięwzięciu oprócz tego, że demon czyha na jakieś dziecko? W sumie nie mam pojęcia zielonego i w tematach opętania czy właśnie takich omenach to no, to jest nawet nie tyle, że wszystko co widziałem już do tej pory, tylko to jest jeszcze Mniej niż to, co widziałem. Nie ma tu żadnej ciekawej sceny, po prostu. Jest to takie, bo jest takie nijakie, że o sobie obejrzymy, no i co z tego, jakie za 12 godzin, nie będę pamiętał pewnie, jak to się nazywało. Także, no nie wiem, taka produkcyjka, właśnie to jest dobre słowo, w której mamy fajny klimacik klubowy, spoko muza, taka stylistyka, która ma fajny vibe i klimat właśnie, ale poza tym, no jeszcze by się przydała fabuła. Także, do no, to też tak kiepsko bym powiedział. Jeżeli chodzi o moje oceny, to Erozja dostanie tutaj 3, a Disco Inferno dostanie 4, bo chociaż klimat był właśnie fajny. Mimo, że widziałem, iż to Disco Inferno ma w ogóle niższe oceny od publiki, ale w moim mniemaniu, no... Na podstawie tego co powiedziałem jest ciutka na odwrót, ale to nie zmienia faktu, że oba są niewarte nadrobienia, ale jeżeli właśnie tak jak mówiłem na początku macie ochotę się odnieść do całości, to obejrzyjcie i dajcie znać, bo to nie całe 40 minut z waszego życia, to dużo w sumie nie stracicie. A jeżeli akurat ktoś z was oglądał którąś z tych produkcji właśnie na Netflixie, to dajcie znać jak wam się podobały bądź nie podobały, co sądzicie. Ewentualnie czy macie ochotę nadrobić, czy raczej odpuszczacie. Kto z was dotrwał do końca, zostawcie dzisiaj hashtag... Inferno, niech będzie, niech będzie ten piekielny tak Widzimy się w następnych, do zobaczenia i czekam na wasze spostrzeżenia. Cześć!